Jan Apekacz-Marek jest kompozytorem, wirtuozem gry dwoma smyczkami na fideli Fischera, ale przede wszystkim autorem muzyki do ponad 50 filmów oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. Jest dyrektorem i twórcą Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk, który od tego roku odbywa się w Łodzi. Wytłumacz mi logikę. Twoja mama chciała, żebyś był jak drugi Kiepura, ale podarowała ci skrzypce. Co miała na myśli? Dziadek był skrzypkiem. I była to tradycja. Tak, tak. Poza tym, no, jako mały chłopiec nie miałem jeszcze głosu dojrzałego mężczyzny. Kiepura, tenor jednak. No, więc trzeba było poczekać. No, miała nadzieję, że ja dojrzeję poprzez te skrzypce. I a póki co nauczysz się grać na skrzypce. Tak, i w końcu otworzę usta i zaśpiewam i będzie tak pięknie. No ale nie grałeś na skrzypcach, dlaczego? Nie, no bo z nadmiaru miłości dla tego instrumentu go zniszczyłem. Było to tak, że włożyłem je pierwszej nocy pod kołdrę i zapomniałem o tym, skoczyłem i rozległ się trzask i skrzypce się skończyły. A włożyłeś pod kołdrę, żeby być blisko, tak? Tak, bo już chciałem z nimi spać, to jest normalnym odruchem, prawda? Jeżeli coś się naprawdę ceni i kocha, to chce się z tym spać, czy z tym, czy z kimś. No tak, ale potem grałeś na fortepianie, to już fortepianu do łóżka nie dało się. Duży instrument, bardzo rozsądny wybór i nie dało się go zniszczyć. Ale lubiłeś grać na fortepianie, czy bardziej przeżywałeś coś takiego, jaki był film Pianistka? Ja lubiłem, ale to były fazy tego lubienia, bo najbardziej mnie fascynował początek, kiedy nic nie potrafiłem. Mama zaprowadziła mnie do pani profesor Sławin, to była w Koninie najbardziej zacna nauczycielka muzyki, żona przedwojennego sędziego Sławina i tam zostałem poddany próbom. I pierwsza próba padła znakomicie, bo trzeba było powtórzyć rytm, który ona wystukiwała ołówkiem. Powtórzyłem go bezbłędnie, pierwsze lekcje były doskonałe, bo jednym palcem grało się bardzo proste rzeczy, ale czym dalej, tym było gorzej, ponieważ miałem wstręt do ćwiczenia. I coś, co wtedy nie było diagnozowane, rodzaj ADHD. Uratował mnie mój ojciec chrzestny, który któregoś dnia przyjechał z Warszawy i mi pokazał trzy akordy. I że można piosenkę zbudować na trzech akordach. I zostałem kompozytorem dzięki temu, bo było to dużo łatwiejsze i dużo więcej było w tym radości, kiedy mogłem za pomocą trzech akordów zbudować sobie prostą kompozycję. Ale zanim zostałeś kompozytorem, to o ile wiem, chciałeś być prawnikiem. Mm-hmm. I to też prosiłbym, żebyś mi wytłumaczył, bo to zupełnie mi jedno z drugim nie pasuje. Gorzej niż prawnikiem. Chciałem być dyplomatą. Żyłem w krainie snów i krainie fantazji, co jest typowe dla chłopców z małych miast. I wydawało mi się, bo czytałem bardzo dużo też, książek, mnóstwo. I tam były też książki o dyplomatach. Czyli, że to taki lepszy świat, bardziej tak, elegancki. Tak, świat elegancji, świat myśli wyrafinowanej. Mądrych ludzi. Świat manier bez skazy. I także świat rozwiązywania wielkich problemów. To wszystko razem to była taka mieszanka, która dała mi mnóstwo ognia i zapisałem się na studia prawnicze, bo to była jedyna, wydawało mi się, droga. I to był taki szok przejścia z mojego miasta do dużego miasta, bo w Poznaniu studiowałem. Już po pierwszym roku wiedziałem, że jestem w pułapce, którą sam sobie, właściwie moja ignorancja, zgotowała. Porzuciłeś o prawie, o dyplomacji, ale za to znalazłeś się tam, gdzie ja zawsze chciałem się znaleźć. I znalazłem się tylko przez chwilę, żeby obejrzeć spektakl, ale ty byłeś tam dłużej. Byłeś u Jerzego Grotowskiego. Są tacy dzisiaj młodzi, którzy nie wiedzą nawet, kto to był Grotowski. Ale wówczas to był najwybitniejszy, awangardowy reżyser teatralny na świecie, do którego się z całego świata zjeżdżały najciekawsze talenty po to, żeby tam być. I ty się tam znalazłeś. Powiedz mi po pierwsze, jak się znalazłeś, a po drugie, po co pojechałeś do Grotowskiego? Z głodu pojechałem. Już wtedy miałem depresję taką rozczarowanego studenta prawa, który nie znalazł tam treści, na które liczył. I któregoś dnia obudziłem się chyba o 6 rano i w radio podano wiadomość, że ci, którzy potrzebują, zbłąkani, mają przyjeżdżać do Grotowskiego. Jak on, na psychoterapię trochę. Taki rodzaj. Tak. On już był na etapie, kiedy już nie był twórcą teatralnym, tylko był byłym twórcą teatralnym. Tak. Był natomiast demiurgiem, był guru i mówiąc zupełnie serio, zajmował się parateatrem, czyli rodzajem takiej aktywności, która bardziej pracowała nad kształtowaniem
duszy, umysłu, duszy, słowo dusza wtedy nie było w obiegu, ale była to próba formowania człowieka na drodze ku aktywności czynnej. Czyli myśmy po tych zajęciach u niego mieli być taką klasą ludzi rozbudzonych duchowo. Ale w Teatrze Laboratorium jeszcze od czasu do czasu grywano Apocalipsis cum figuris. Tak, to były ostatnie razy. Ja miałem przyjemność widzieć jeden z ostatnich spektakli. Zresztą zrobiło to przedstawienie na mnie kolosalne wrażenie. To było przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Siła aktorstwa, bo to było nagie aktorstwo. Tam nie było, mówię to dla tych, którzy nie znają teatru ani historii tego teatru. Był to teatr ubogi, czyli teatr, gdzie istniał tylko aktor ze swoim ciałem i ekspresją, plus jakieś podstawowe światło, takie, które pozwalało go widzieć. Nie było scenografii, tak. Prawie kostiumów. Mm-hmm. Dokładnie. To co tam robiłeś? Nie byłeś przecież aktorem. Byłeś uczestnikiem? To był rodzaj stażu. Nazywało się to terminem staż. Polegało to na tym, że grupa ludzi, która tam się jakoś znalazła, ona była przeprowadzona przez cały ciąg ćwiczeń fizycznych właśnie. Takich częściowo aktorskich, ale także bardzo intensywnych ćwiczeń z ciałem, które plus brak snu i oderwanie od normalnego życia sprawiały, że wchodziły się w rodzaj transu. To na medytacjach też tak jest. I ten trans doprowadził mój umysł do takiego stanu, że wydawało mi się na koniec tego doświadczenia, że moje poprzednie życie nie miało żadnego sensu, a teraz dopiero zaczyna się ten czas, kiedy narodziłem się jeszcze raz. I to jest oczywiście dosyć niebezpieczny stan, bo kiedy nagle wraca się, skąd się przyszło, a to miejsce, z którego się przyszło, czyli w moim przypadku studia prawnicze, świat moich przyjaciół, wydaje się nic nie wart, bo nagle przeżyłem olśnienie, a jednocześnie to olśnienie nie jest zwerbalizowane, bo tam nikt nie rozmawia ze sobą. Te zajęcia Grotowskiego, one były bardzo niewerbalne. Czyli doświadcza się czegoś, czego się nie rozumie. Jest się w stanie pewnego duchowego zagubienia, a więc jest się materiałem bardzo delikatnym i kiedy wychodzi się potem w ten świat, to jest się kompletnie bezbronnym. I mnóstwo ludzi, takich jak ja, nigdy się nie odnalazło. Oni byli zawsze, mówiąc brzydko, przetrąceni po tym doświadczeniu. Czyli to doświadczenie nie miało siły budowania, ale miało raczej siłę taką dewastującą. Ja miałem szczęście, bo znalazłem dla siebie rodzaj narzędzia do odbudowy. I to była fidola Fischera, instrument, na którym nikt nie grał przede mną. I który sprawił, że ta moja nowa energia, ta moja potrzeba inności mogła się skanalizować. Ale co to jest ta fidola? To jest rodzaj cytry. Bardzo rzadki rodzaj, która to cytra miała rodzaj klawiatury. I ta klawiatura czyniła z niej instrument bardzo ograniczony. On wydawał jeden rodzaj dźwięku, rodzaj tremola. Nie zaśpiewam teraz, jak to brzmiało, bo i tak by to nie był ten dźwięk. W każdym razie to było tak, że po krótkiej chwili ja usunąłem te klawiatury. I to był początek mojej przygody i de facto zbudowania nowego instrumentu, kiedy wprowadziłem tam techniki z gitary, wprowadziłem smyczki, które były rewolucją i zbudowałem sobie instrument, na którym nikt nie grał, który otworzył mi całą Europę. I ja też natychmiast ogłosiłem się jedynym na świecie wirtuozem fidoli, Fischer. Co było bardzo mądre i też bezczelne, bo jak się ma 20 kilka lat, to droga do bezczelności jest bardzo krótka. I to sprawiło, że rzeczywiście życie zmieniło się gwałtownie. Dużo lepiej niż gdybym był dyplomatą, bo dało mi to samo, co dyplomacja, czyli otwarte drzwi, możliwość podróżowania po całym świecie. Plus no, taką bezkarność, jaką daje jednak życie artysty w porównaniu z życiem prawnika czy dyplomaty. Tylko, że ty zawsze byłeś takim nietypowym muzykiem, który szukał kontaktów w świecie także poza muzycznym i z fidolą trafiłeś do teatru ósmego dnia, który był kolejnym awangardowym, a na dodatek politycznym bardzo teatrem zaangażowanym w takie myślenie wolnościowe w Poznaniu Lecha Raczaka i tam stworzyłeś orkiestrę ósmego dnia. Tak. Oczywiście inspirując się nazwą teatru, skoro teatr ósmego dnia i on ma orkiestrę, to orkiestra się może nazywać tylko Orkiestra ósmego dnia. I ilu was było w orkiestrze? Dwóch. Mój przyjaciel Grzegorz Banaszek, gitarzysta,
grał na gitarach akustycznych, ja grałem na fidoli Fischera, także na fujarce, która to była takim też czystym instrumentem, gdzie on kontrastował z fidolą. Fidola dawała taki dźwięk zimny i intensywny, a z kolei fujarka ma w sobie pewną niewinność i czystość. A jak wyjeżdżałeś gdzieś poza Polskę i ogłaszali, że zagra orkiestra ósmego dnia, to nie dziwili się, że was tylko dwóch? Bardzo często, tak. Najbardziej zabawny był epizod, kiedy graliśmy Queen Elizabeth Hall w Londynie. No, sławna sala koncertowa. Bardzo. I to nam ogromnie imponowało, że gdzieś tam w tym naszym awangardyzującym życiu dobrnęliśmy do tak spektakularnej sali. I przysłano na lotnisko autokar gdzieś tam w przekonaniu, że przyjechała orkiestra. No i było nas tam wprawdzie nie dwóch, a pięciu, bo był menadżer, był akustyk i ktoś jeszcze. Niemniej było to bardzo zabawne widzieć prawdziwy autokar, który podjeżdża, żeby nas zabrać. Grotowski, Teatr Ósmego Dnia, ale cały czas nie widzę filmu. Film się pojawił dopiero wtedy, kiedy znalazłeś się w Stanach Zjednoczonych. Chciałeś komponować dla filmu, czy gdy znalazłeś się w Ameryce, powiedziano ci, że powinieneś to robić? Chciałem. Film mnie interesował, ale wtedy on był dla mnie żywiołem drugorzędnym. Teatr wydawał mi się świętością, no i muzyka oczywiście. Natomiast film wydawał mi się taką podejrzaną trochę dyscypliną, bo w szczególności, kiedy oklaski słyszałem po projekcji. Jak można bić brawo przesuwającej się taśmie? Dopiero w Ameryce zrozumiałem, czym jest praca w filmie i jak gigantyczna ilość pracy jest zaklęta w tej taśmie i te oklaski są bardzo uzasadnione. Dopiero w Ameryce zakochałem się w filmie naprawdę. Ale zakochałeś się z myślą, nareszcie mogę wyrazić siebie, czy zakochałeś się z myślą, to jest miejsce, w którym powinienem być, no a kiedyś być może dostanę Oscara. Zakochałem się w tym, że amerykańska muzyka filmowa, którą wtedy bliżej dopiero poznałem, że ona ma taki ogromny szacunek dla orkiestry symfonicznej, na którą ja wcześniej nie pisałem nigdy. W Ameryce nauczyłem się pisać na orkiestrę symfoniczną. I to była ta fascynacja, która... I fidole już porzuciłeś? Tak, porzuciłem ją. Niestety, bo wielka szkoda, ale to była tak wielka fascynacja tym, co wnosi orkiestra, że najpierw trzeba było się nauczyć, a potem trzeba było komponować. No i właściwie od tego czasu do dzisiaj to jest moje główne narzędzie. Czy to prawda, że wprowadziła cię w świat filmu amerykańskiego Agnieszka Holland? W pewnym sensie. To znaczy, to był przełom. Ja wcześniej robiłem telewizję amerykańską, robiłem parę filmów małych, ale pierwsze takie doświadczenie pełnokrwiste to była praca z Agnieszką nad Całkowitym zaśmieniem. I tam Leonardo DiCaprio grał. Tak, to był Leonardo DiCaprio. I to był też mój pierwszy wielki sukces, bo nie dość, że sama praca nad filmem była fenomenalną przygodą i trudno też wyobrazić sobie lepszą okazję do napisania istotnej muzyki niż film o dwóch poetach. Poezja, muzyka... Bo to był film, którego bohaterami byli Rimbaud i Verlaine. I Verlaine, no właśnie. Ale oprócz tego, że sam film był fenomenalną przygodą, to podpisał ze mną kontrakt Sony Classical, który był taką najbardziej ekskluzywną wtedy firmą płytową. W czasach, kiedy jeszcze firmy płytowe znaczyły bardzo wiele, kiedy na najwyższym piętrze wieżowca Sony w Nowym Jorku jadło się sushi w restauracji, które sushi przelatywało z Tokio bezpośrednio. To były czasy przepychu firm fonograficznych, które, jak wiemy, skończyły się być może nieodwołalnie. No tak, bo dzisiaj zamiast firm fonograficznych jest Spotify w internecie. No właśnie. No ale żeby znaleźć się w Hollywood, to wiesz, każdy o tym myśli. Każdy sobie marzy, każdy, kto chce zrobić coś znaczącego w świecie filmu. Ale do tego trzeba podobno mieć dużo dobrych kontaktów, trzeba mieć pieniądze, mieszkać we właściwym miejscu, bywać na właściwych przyjęciach. Czy spełniałeś wszystkie te role? Do pewnego stopnia. To znaczy, znałem angielski wystarczająco dobrze. Nie miałem w sobie strachu, to było cholernie ważne. Wydawało mi się, że jestem geniuszem, co było nieprawdą oczywiście, bo nic jeszcze nie umiałem tak naprawdę. Ale pewien rodzaj wiary w siebie jest konieczny. Nawet jeśli ona jest bezczelna, czy nieuzasadniona, czy młodzieńczo taka naiwna, to jest konieczne. Właściwie bez takiego przekonania, że ma się talent, nie można zrobić kroku. I to takiego prawdziwego przekonania, nie PR-u samego siebie, tylko po prostu wiary.
Amerykanie bardzo sobie cenią ludzi, którym zależy, mają pasję i bardzo wierzą w siebie. To daje gwarancję, że ta wspólna przygoda, która nazywa się produkcja filmowa czy komponowanie muzyki, że ona będzie udana, że to nie jest człowiek kapryśny, czy przypadkowy, czy niestabilny psychicznie, czy jakby nieutwierdzony w tym, co robi. To jest bardzo ważne. Po to do dzisiaj spotkania są bardzo istotne, że nie da się być zaangażowanym, prawie się nie da, do poważnego filmu bez spotkania cztery oczy z kimś, kto decyduje, prawda? No ale ty też masz jeszcze jedną cechę. Mhm. Potrafisz walczyć. Jeżeli wygrałeś z samym Jamesem Hornerem, kompozytorem muzyki do Titanica, o to, żeby móc skomponować muzykę do filmu Marzyciel, a potem dostać za to Oscara, to znaczy, że jest w tobie jeszcze znacznie więcej niż tylko talent. Mhm. Jest w tobie wielka siła. I bywam uparty rzeczywiście, wtedy mi bardzo zależało i zrobiłem coś, co w Polsce jest znanym już epizodem, czyli walcząc o ten film, napisałem utwór, nagrałem go, wysłałem i to była odpowiedź na sceptycyzm moich przyszłych partnerów, że kompozytor z Polski napisze muzykę przygnębiającą. Prawda? My jesteśmy i słusznie postrzegani, my Polacy, jako mistrzowie ciężkich bardzo form i bardzo dramatycznych, przygnębiających treści. Dlatego nas się wybiera często do filmów z takim ładunkiem. A tu był film, który przynajmniej w części miał być radosny. No tak, bo to jest film o twórcy Piotrusia Pana. Tak. Sztuka polega na tym, żeby przekonać ich nie do dramatu, tylko do tej części radosnej. Ja pisałem najbardziej radosny utwór w życiu. Byłem sam przerażony jego pogodą i wysłałem. No i stał się cud i dostałem ten film. Wbrew jakby całej mojej dotychczasowej karierze, bo ja robiłem filmy ciężkie rzeczywiście i podziwiam też odwagę tych ludzi, a jednocześnie to umocniło we mnie przekonanie, że jest jakaś tajemnicza ręka, która daje nam w życiu różne rzeczy, albo nam je zabiera. Że czasami, co już się potem wielokrotnie zdarzyło, film, który wydawał mi się oczywiście mój, okazywał się nie być mój, a film, który wydawał się kompletnie poza moim zasięgiem, był mój. Takim przykładem była Niewierna Adriana Lyna. I to też jest kolejny dowód na istnienie Boga, i że jak coś się ma wydarzyć, to się wydarzy, a jak się ma nie wydarzyć, to się nie wydarzy. I co? I otrzymanie Oscara to też jest dowód na istnienie Boga? Absolutnie, absolutnie, bo nie można sobie Oscara wykalkulować, że ja napiszę teraz muzykę i dostanę Oscara. To jest tak potężna machina i jest tyle elementów zmiennych i dynamika tego procesu jest nieprzewidywalna, że otrzymanie Oscara jest niemożliwe. Miałeś przygotowane przemówienie z podziękowaniami gdzieś nie tam wiem, za pazuchą? Ja improwizuję. Ja bardzo nie lubię przygotowywać, ale oczywiście były jakieś tam punkty co trzeba powiedzieć. Istotne, tak? Co chciałem powiedzieć. Tak. Ale jednocześnie nigdy nie napisałbym sobie kartki, bo jest to śmierć dla mnie. Kartka paraliżuje mój umysł. Natomiast czuję się dużo swobodniej, kiedy po prostu mogę powiedzieć to, co mam do powiedzenia. A kto otwierał kopertę z werdyktem? John Travolta był tą osobą i nawet wymówił moje nazwisko przyzwoicie, co nie jest takie łatwe. Jak to brzmiało? And Oscar goes to Jan Kaczmarek. A, no rzeczywiście. To dobrze, postarał się. I co wtedy w tym momencie? Moment radości, czy moment, że serce się zatrzymuje i nie możesz nabrać tchu? To jest wszystko naraz. To jest gigantyczna emocja, bo wszyscy jesteśmy ulepieni z jakiejś gliny. No ja byłem ulepiony z tej gliny konińskiej, wychodzę z małego miasteczka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że chłopak z małego miasta, który nie studiował kompozycji w Akademii Muzycznej, który przeszedł przez teatr awangardowy, grał na fidoli, siedząc najpierw na podłodze, potem stojąc, ale wszystko, co robiłem, było tak odległe od Hollywood, od głównego nurtu, że gdyby ktokolwiek obstawiał czy prognozował moją przyszłość, nie przypuszczam, łącznie ze mną, że parę lat wcześniej przewidziałby, że ten Oscar mi się przydarzy. A wierzysz w to, że sztuka, nie tylko muzyka, nie tylko film, sztuka łagodzi obyczaje,
co przypominał Waldorf, i że może łagodzić obyczaje w dzisiejszych czasach, gdy generalnie rozmowy są bardzo trudne, a trucizna takich politycznych sporów właściwie wsącza się wszędzie. Wierzę, że łagodzi. W ogóle wierzę w to, że należy, wartościując to, co robimy, na samym szczycie tych wartości kłaść twórczość, kłaść właśnie twórcze spotkanie z drugim człowiekiem. I to nie musi być artystyczne spotkanie, to może być po prostu dobra rozmowa, gdzie naszym celem jest poznanie i wymiana myśli bez chęci zwycięstwa w sporze, tylko w takiej atmosferze klasycznej dyskusji, czyli polemiki, która jest służba poznanie prawdy, gdzie poznanie prawdy jest tym celem, który łączy ludzi, a nie chęć dominacji czy chęć przeforsowania własnego punktu widzenia. Myślę nad nazwą festiwalu Transatlantyk. Pewnie miałeś na myśli to, że połączy Europę z Ameryką poprzez Atlantyk. Transatlantyk może dlatego, że moje osobiste życie jest rozpięte między dwoma brzegami Atlantyku, ale także dlatego, że z definicji ma to być podróż intelektualna, podróż artystyczna, ma to oznaczać ruch, a więc transatlantyk. Wielu się to kojarzy z Gombrowiczem. Proszę bardzo. Cieszę się, że ta nazwa ma tyle znaczeń, że można w niej znaleźć treść dla siebie. Dzisiaj ona w dalszym ciągu oznacza narzędzie przemieszczania się, głównie intelektualnego. A może jeszcze jedno znaczenie nabywa transatlantyk? Jeśli statek, to może arka? Może tak być. Jedyną arką dostępną dla wszystkich jest arka wyobraźni, jest arka tego, co intelektualnie wartościowe i co chcemy przechować w sobie, czyli wartości, które zasługują na kultywowanie. A więc ta arka niematerialna, tylko ta arka, która jest bezpieczna, bo ukryta w naszych głowach. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.